Spięcie owsiaka z Sasinem. USA zostanie sprzedane Chińczykom. Covidowy paszport. I na koniec ciekawostka z cappuccino. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zanim zaczniemy, taka mała odskocznia. Abstrahując całkowicie od tego, jak faktycznie jest i co mówią oficjalne dane, jak wam się żyje w Polsce? Czy Polska waszym zdaniem jest bogata czy biedna? Kłopotliwe pytanie, co? Dlatego właśnie w najnowszej sondzie ulicznej zapytaliśmy Polaków o to i odpowiedzi były, no cóż, równie kłopotliwe. Tutaj macie link do całego materiału, koniecznie wbijajcie i piszcie tam w komentarzach, co wy sądzicie o tych odpowiedziach Polaków, bo ja szczerze mówiąc, aż takich absurdów to się nawet nie spodziewałem. Teraz ludzie się zaczynają bogacić, ci co nic nie mieli. Rolnicy, naprawdę, no to się, ja to widzę, jestem z Podlasia. No i cóż, no w niedzielę wejdzie tam jeszcze jedna sonda. Zapytamy Polaków, który z naszych polskich polityków jest według przechodniów najprzystojniejszy. Będzie m.in. Bosak, Korwin, Sasin, Kaczyński, Trzaskowski. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie, ale ta już sonda będzie taka bardziej na luzie. Wbijajcie na kanał Co Mówią, tu macie link do pierwszego materiału, tego właśnie z dzisiaj, sprzed godziny, dotyczącego tego, czy Polacy myślą, że Polska jest bogatym krajem, czy myślą, że żyją w bogatym kraju, czy też nie. A teraz lecimy już do pierwszego tematu. W tych ogromnych pudłach są maseczki jednorazowe i środki dezynfekujące. Trafią do polskich szpitali. Jacek Sasin braki kadrowe personelu medycznego tłumaczył tym, że część lekarzy nie chce wykonywać swoich obowiązków. Minister zaznaczył, że brakuje woli, żeby się zaangażować w pomoc osobom z Maurycy. Jerzy Owsiak wystosował list do wicepremiera, w którym dziękuje medykom za poświęcenie i sumienne wykonywanie swojej misji. Oczywiście występują problemy. Tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego. Chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część z tych obowiązków wykonywać nie chce. Mówił w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. Jego słowa wywołały burzę w środowisku lekarskim. Medycy zaczęli w mediach społecznościowych masowo przesyłać krytyczne oświadczenia i pokazywać, że minister mija się z prawdą. Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystosował apel, w którym zwraca uwagę ministra na rzeczywiste problemy i brak rozwiązań dla niewydolnego systemu ochrony zdrowia ze strony rządu. List rozpoczął od informacji o zakupie nowoczesnego sprzętu na oddziały neurochirurgii dziecięcej w całej Polsce. Jak pisze Owsiak, takich urządzeń do tej pory w Polsce jeszcze nie było, a w Europie można je policzyć na palcach jednej ręki. Kupiliśmy je dla szpitali, w których lekarze i personel medyczny będzie ratował zdrowie i życie dzieci, dla lekarzy, o których pan powiedział, że nie są chętni do wykonywania swojej pracy, o których ma pan tak obraźliwe zdanie, a którzy zwłaszcza teraz pracują w szpitalach ponad miarę. Nie tylko oni, ale także ratownicy medyczni, którzy padają ze zmęczenia i którym pan i pana koleżanki i koledzy nie zaproponowaliście logicznego ekwiwalentu pieniężnego za ich nieprawdopodobnie ciężką i obciążającą psychicznie pracę. Nie znalazł pan dobrych słów dla lekarzy, którzy pracują w systemie, który od marca nie może się skutecznie przygotować do walki z pandemią i stąd niektóre szpitale są przeciążone, a w niektórych nie ma nawet tego problemu. I za to chce pan winić personel i lekarzy? My mamy zupełnie inne podejście, niezmienne od 29 lat, zwrócił uwagę założyciel WOŚP-u. I rotujemy się w miarę możliwości, ponieważ niektóre osoby mają dzieci. No tak, czego by o Owsiaku i WOŚP-ie nie mówić, no to znowu, jak się okazuje, prywatne organizacje pomagają bardziej lekarzom niż sam rząd. Idealnie to pokazała akcja Hot 16 Challenge, gdzie po zebraniu 3,6 miliona złotych Solar wraz ze swoją ekipą kupili 7 karetek, 208,5 tysiąca par rękawiczek, 62 500 maseczek, 5700 przyłbic, ponad 4000 kombinezonów ochronnych, 7 urządzeń do dezynfekcji Nocowol, a do tego wszystkiego, jak ten ostatni Andrzej, dołączył się prezydent, który kilka dni wcześniej podpisał ustawę przyznającą 10 miliardów dla TVP w skali 5 lat. No ale co, opłaciło mu się to, wybory wygrał. No i tu rodzi się pytanie. Czy od początku zarazy rząd gdziekolwiek chwalił się, na co konkretnie wydał pieniądze, jednoznacznie na rozbudowę polskich szpitali czy ogólny rozwój służby zdrowia?
bo jakoś nie mogę znaleźć takich informacji nigdzie. Tu nie rozpakowane im respiratory od handlarza bronią za 200 milionów, tam niedziałające testy, zamówione 20 milionów niesprawdzonych szczepionek, a i Antonow, największy towarowy samolot na świecie, który przywiózł nam kilka masek bez atestu, zamiast korzystać chociażby z polskich linii lotniczych, co wyszłoby taniej i wsparło dodatkowo polskiego przewoźnika, który i tak ma teraz przesrane. No cóż, to, że obecnie tak trudno o kontakt i poradę w przychodni, to efekt nadmiernego przeciążenia obowiązkami, za którymi nie idzie ani wsparcie logistyczne, ani techniczne. Wiemy chociaż obowiązek wystawiania stałych zleceń na leki brane w chorobach przewlekłych, czy stałe zlecenia na badania INR lub cukier. Coś niby łatwego i prostego, a jednak zabierającego niepotrzebnie sporo czasu lekarzowi. Wystarczyłoby, nie wiem, dodatkowa osoba z przygotowaniem medycznym, choćby uprawniona pielęgniarka, która na podstawie karty pacjentów przygotowywałaby zlecenia do akceptacji lekarzowi lub nawet sama wystawiałaby niektóre recepty albo skierowania. Wiele procedur można by na okres pandemii zmienić, poluzować, bo wiecie, no jakoś telemedycyna i recepty wystawiane przez telefon to teraz chleb powszedni, więc skoro doszliśmy już do tego, to i w ten sposób nie można byłoby odciążyć medyków? Niestety, to chyba zbyt skomplikowane albo za mądre dla decydentów na górze. Chociaż okej. Może jednak jest to robione z rozmysłem. W końcu mniejsza ilość seniorów w społeczeństwie to też mniejsze obciążenie finansowe dla całego budżetu, czysty zysk. Tym bardziej, jak twierdzą lekarze, w takim tempie narastającej zarazy może już niedługo zabraknąć nie tyle respiratorów, co łóżek dla pacjentów. A ludzie, którzy przychodzą do lekarza, nie muszą zawsze iść przecież w związku z Maurycym w koronie. Przecież dalej istnieją inne choroby, a oprócz samych łóżek może też zabraknąć chętnych do pracy, jak Adam Niedzielski obniży pensję lekarzom. Ale o tym pogadamy już sobie jutro o 6.30, dlatego już teraz mogę Was zaprosić na sobotni poranek, a teraz przejdźmy do kolejnego newsa. Let's say China. 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 Trump poruszył temat Chin w trakcie przemówienia wygłoszonego w środę 14 października. Ze względu na trwającą pandemię prezydent nie spotkał się z wyborcami osobiście, lecz wirtualnie. Jak podaje Independent, w swoim wystąpieniu Donald Trump zaatakował przeciwnika w wyborach, Joe Bidena. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że kandydat Partii Demokratycznej doprowadzi do zrujnowania amerykańskiej gospodarki. Donald Trump przekonywał wyborców, że przez niekompetencje Bidena Chiny zdobędą większe wpływy w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem obecnego prezydenta Chińczycy staną się wręcz nowymi właścicielami Ameryki. To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump zarzuca swojemu kontrkandydatowi uległość wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Jak podaje Reuters, obecny prezydent USA oskarżył demokratę m.in. o to, że jego agenda pochodzi właśnie z Chin. China, 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 China. Czegoś wam to nie przypomina? Przecież my na ostatnich wyborach mieliśmy te same teksty. Jakby wygrał Trzaskowski, Polska by należała do Niemców, a jak Duda wygrał, no to do Izraela. Czy Polska należy teraz do Izraela? No chyba jeszcze nie, przynajmniej na razie. Trump w ogóle ostatnio czuje się strasznie pewnie, jeśli chodzi o te wybory, a to dziwne, bo wszystkie sondaże wskazują na syk, to jest bidona. A pomarańczowy człowiek za bardzo się tym nie przejmuje i kupuje sobie głosy chociażby tańcem. Po kolejnej gadce w stylu America Great Again Donald zaczął tańczyć w rytmach w YMCA. No i nie żartuję, zobaczcie sami. To mi się podoba, o to chodzi. Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty, rękawy. Wyobrażacie sobie, co by się stało w mediach, gdyby uwielbiający funk Rafał Trzaskowski zatańczył przed wyborcami w swoich rytmach? No, już bailando w samej dyskotece i burackich tekstach po pijaku do DJ-a, za to media zrobiły mu jesień z dupy średniowiecza. Czy jakoś tak. W każdym razie jego ekscesów nawet nie tolerują warszawiacy, co zresztą pokazaliśmy w naszej sądzie ulicznej pod warszawskim ratuszem. Tutaj macie fragmencik. To jak w amerykańskim filmie, prawda? Jak ten jakiś szeryf moje miasto. Proszę państwa, boją się, urzędnicy się po prostu boją cośkolwiek powiedzieć. Żyjemy na Białorusi. Swoją drogą naprawdę polecam nasz nowy kanał Co Mówią z sądami ulicznymi, bo to co się tam odpierdziela przechodzi serio ludzkie pojęcie. Tu macie link do wspomnianego filmu o Trzaskowskim. No ale dobra, przecież Duda też tańczył i to w o wiele ciekawszym wydaniu niż nawet Trump, a wybory wygrał. Hej, beatmaker, hej, uliczny dancer. Nie no, to akurat była przeróbka, ale to już jest fakt.
Czemu niektóre media mają kija tak głęboko w dupie i nawet tak prosta czynność jak taniec jest odbierana jako jakiś akt nieokazywania szacunku czy coś w tym stylu? W każdym razie, wracając jeszcze na moment do wspomnianego prezydenta USA, to tak, ma on powody do traktowania przyszłych wyborów jako możliwych do wygrania. W końcu Hillary aka Pizzagate Clinton też miała wygraną w kieszeni, a tu cyk, wygrał biały, heteroseksualny szowinista. Jednak ludzie wcale nie są aż tak skrajnie poprawni politycznie, jak próbuje się nam to wmówić przez lewicowe media. Pora na kolejne. W historii światowej branży lotniczej. Tym bardziej w historii polskiego lotnictwa komunikacyjnego, które przypominam, że swój dynamiczny rozwój przeżywa zaledwie od 2004 roku. Szczególny czas wymaga szczególnych rozwiązań. Mądrą walką z Maurycym jest takie porcjowanie niedogodności, by nie umożliwiały one całkowicie realizowania podstawowych czynności, jak podróżowanie. Właśnie powstaje Maurycowy paszport, który ma ułatwić i upłynnić na międzynarodowe przemieszczanie się samolotami, co dzisiaj jest utrudnione. Rzeczpospolita wskazuje, że właśnie powstaje tak zwany Maurycowy paszport. Rozwiązanie o wdzięcznej nazwie Common Pass stworzono w ramach współpracy Fundacji Common Projects i Światowego Forum Ekonomicznego. Celem takiego paszportu jest ułatwienie podróżowania samolotami. Nie chodzi tutaj oczywiście o samo ułatwienie życia turystom, ale i o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Szczególny czas wymaga bowiem innowacyjnych rozwiązań, tak by z jednej strony dbać o zdrowie, a z drugiej nie wstrzymywać wszystkich dziedzin życia. Tak też konieczność utrzymywania ruchu turystycznego jest w wypadku niektórych regionów konieczna. Wracając do rzeczonego rozwiązania, paszport to nic innego jak swoisty cyfrowy dokument. Docelowo mają być na nim zapisane informacje dotyczące stanu zdrowia podróżnego. Oczywiście dane miałyby być zapisane w taki sposób, by umożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym. Rozwiązanie jest sensowne i potrzebne. Źródłowy portal podaje, że dzisiaj na granicach ludzie często muszą przedstawiać wydrukowane wyniki testów bądź ich zdjęcia. Ponadto takie dokumenty mają różną formę, wydawane są w różnych językach, co powoduje nierzadko dosyć duże zamieszanie. Paszport niedługo znajdzie się w fazie testów. Jeszcze w październiku przekazany zostanie ochotnikom, którzy w najbliższym czasie będą korzystać z usług linii lotniczych Cathay Pacific Airways i United Airlines na trasach między Hongkongiem i Singapurem, a także Londynem i Nowym Jorkiem. Władze hongkońskie, singapurskie, brytyjskie i amerykańskie oceniać będą przydatność nowego rozwiązania. Lista państw będzie sukcesywnie rozszerzana tak, by ukazać faktyczną przydatność uniwersalnego standardu dokumentu poświadczającego negatywny wynik testu na obecność wirusa. Oczywiście nie można ich porównywać z obecną sytuacją, ale myślę, że warto je przypomnieć. Wiecie, no z jednej strony to całkiem spoko opcja, taki paszport. Łatwiej nam będzie na pewno przebrnąć przez bramki bez zbędnych pytań. Chociaż co ja gadam, i tak wszystkie procedury w związku z wylotem będą się odbywały. Więc szczerze, czy cokolwiek to nam ułatwi? Bo to wygląda jak kolejna papierkowa robota dla urzędników, a dla nas kolejna skomplikowana komplikacja życia i zdradzanie poufnych, wrażliwych danych kontrolerom na temat naszego stanu zdrowia. A tak poza tym, wirus minie, paszport zostanie. Pewnie paszport będzie oczywiście miał inną nazwę, a wszystko dla naszego bezpieczeństwa przecież. Chiny już wprowadziły system punktowy, a ten paszport szykuje infrastrukturę, która będzie mogła służyć do czegoś podobnego. Wszystko to powtarzam dla naszego bezpieczeństwa. Swoją drogą do kontroli bezpieczeństwa i radykalnych kroków podjętych po 11 września się już przyzwyczailiśmy. Mało kto w ogóle pamięta lotniska bez bramek, wykładania rzeczy i tak dalej. Mało kto pamięta paszporty bez biometrycznych dodatków. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Teraz dojdzie tylko kolejna warstwa informacji o zdrowiu. Czy to mądre? No na pewno nie jest jakoś skrajnie głupie. I tak zdążymy się do tego przyzwyczaić i za kilka lat nawet nie będziemy pamiętać, w związku z czym takie obostrzenie weszło. A przynajmniej nikt nam nie będzie kaszlał w twarz, bo ci z bramek przepuścili osobę chorą. Tylko czy do tej pory to kaszlenie w twarz było dla nas aż tak uciążliwe, że powinniśmy wprowadzać dodatkowe procedury? No cóż. Pora na ciekawostkę. No Jezu. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. Na 4 lata więzienia skazał sąd w Asti na północy Włoch kobietę, która przez prawie rok dosypywała środki uspokajające i nasenne do cappuccino koleżance z pracy. Robiła to, bo chciała, żeby to ona została zwolniona w ramach redukcji w firmie. Jak relacjonuje dziennik La Repubblica, wszystko zaczęło się 3 lata temu. W agencji ubezpieczeniowej w mieście Bra w Piemoncie zapowiedziano likwidację niektórych miejsc pracy. Pracująca tam kobieta postanowiła zwiększyć swoje szanse na pozostanie w firmie i zaczęła koleżance, którą uważała za swą konkurentkę, dosypywać benzodiazepinę i inne leki mające działanie
działanie nasenne w dużych ilościach. Zaczęła wiązać złe samopoczucie z wypijanymi tam rano cappuccino i dlatego ku niezadowoleniu koleżanki czasem go nie zamawiała. Wobec bezradności lekarzy sprawą zainteresowała się karabinierów, którzy ustalili, że pracownica agencji przed zaniesieniem tacy z filiżankami do biura wsypywała coś do jednej z nich. Kawę wysłali do laboratorium, gdzie w napoju stwierdzono wysoką zawartość leków. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że epizod wypadku samochodowego można nawet uznać za próbę odebrania życia. Skazana trucicielka będzie odwoływać się od wyroku 4 lat więzienia. Wyciągniesz mały kamyczek, a leci cała lawina. W sensie, no, nawet nie wiem trochę co powiedzieć. Zawsze lepiej środek nasenny niż przeczyszczający. W sumie to kawa, więc idealna lewatywa. O tej dziwnej właściwości kawy mówiliśmy już na naszym odcinku na Bądź na bieżąco ekstra. Tutaj macie materiał. Ciekawe mnie tylko, co ta poszkodowana musiała zrobić, że zasłużyła sobie na taki rodzaj zemsty. Może to była zwykła walka o stołek, jak u nas w rządzie. Tam przecież też potrafią zrobić wszystko, byleby osiągnąć swój cel. Mimo wszystko, no, trzeba przyznać, że było to bardzo, bardzo kreatywne posunięcie i mogłaby się udać bez zostawiania żadnych śladów, bo wiecie, zabić, zepchnąć ze schodów, zrobić jakąś tanią prowokację, to każdy potrafi, ale to już naprawdę wymagało niezłego namysłu. Rok ciągłych działań. Opuśćmy może jak najszybciej ten temat i przejdźmy do drętwego suchara, bo przynajmniej będzie zabawnie. No dobra, nie zawsze są zabawne, ale tym razem na pewno będzie. Halo, halo? Dzień dobry, tu Łukasz. Uczyła mnie pani 6 lat, rocznik 9-1. Dzwonię do pani, żeby przesłać tylko pozdrowienia z okazji Dnia Nauczyciela. Wszystko, co osiągnąłem w życiu, to zawdzięczam pani. O, dziękuję Łukasz, to bardzo miłe, że zadzwoniłeś. A co osiągnąłeś? Nic. Tego drętwego skora podesłał nam Bartek Jurek, za co serdecznie dziękuję. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego nauczyciela. A jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja i to tam wysyłaj swoje drętwe suchary. Tymczasem ja już się będę żegnał, ale zanim to jeszcze raz przypomnę, że sonda uliczna dotycząca tego, czy Polacy się czują, jakby żyli w bogatym kraju, jest już na kanale od godziny. Zapraszam serdecznie, kanał Co Mówią z sondami ulicznymi, tam się podzielcie też swoją opinią, jak wy sądzicie, jak wy byście odpowiedzieli na takie pytanie. Zapraszam serdecznie, zaraz tutaj pojawią się linki, są też w pierwszej linii opisu, w przypiętym komentarzu, wszędzie dosłownie. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Jak wino z dobrego rocznika, dziś ona kanapa i Netflix, życie na trzeźwo jest mega, nie lipa, dej. Nie psuję humoru nikomu, chcę dzielić się dobrem, zarażać, co było zabiorę do grobu. Po latach powraca.